Takie tam demówki. Cześć wam dzisiaj, ja jest Widzu, wizualnie widzę was w grze, która nazywa się Capes, w serii, która zwie się Takie tam demówki. Jest to seria, w której biorę na warsztat różne dema do gier, które jeszcze nie wyszły, zbliżają się, a może już za momencik będą. Rzucam na nie okiem, czy jest to warte zagrania, czy będę do tego wracał, czy będę łapał pełną wersję, czy będę błagał twórców o udostępnienie klucza do pełnej wersji, może zakupię sam we własnym zakresie, a może ominę szerokim łukiem całkiem. Więc jeżeli chodzi o Capes, co to jest? To jest gierka, która jest planowana na 2023 rok, czyli już niedługo. Zaraz będzie nowy rok, a potem już będziemy się zbliżali do premiery tej gry, aczkolwiek dokładna premiera ustalona chyba jeszcze nie jest. Deweloperem jest Pitfire Interactive, a wydawcą Defiant Development. Jeżeli chcecie ją w głowie jakoś umiejscowić, co to może być, to myślcie o X-COMie. To jest klasyczna turówka, komiksowa turówka, bardzo super bohaterowie, no jednak taktyczny RPG. Jest tutaj dużo fabuły, zadziwiająco dużo fabuły i ta gra idzie na czołowe z takimi produkcjami jak Homicidal All Stars czy Hard West Dwójeczka, mówiąc tylko o polskich grach, które niedawno wyszły albo wychodzą w najbliższym czasie, więc konkurencja jest mocna. X-comowy gierek będzie bardzo dużo w najbliższym czasie do ogrania i powiedzmy sobie szczerze, że konkurencja jest tak duża, że trzeba się czymś wyróżniać. Czym wyróżnia się ta gierka? Superbohaterami, konkretnie superbohaterami. Ta gra ma vibe, takie mocne vibe Freedom Force'a, którego możecie kojarzyć albo i nie, gra z 2002 roku. Tudzież kontynuacji, tam było Third Rise, z trzecią Rzeszą się tłukliśmy, gierka bodajże z 2005 roku, czyli standalone dodatek albo bezpośrednia kontynuacja, nie wiem jak to tam było rozbudowane. Z tym, że tam był bardzo rozbudowany kreator postaci, mogliśmy stworzyć swojego superbohatera tak bardzo mega jak chcieliśmy, a potem go włączyć do drużyny zarówno w kampanii głównej, jak i w kopie, jeżeli dobrze pamiętam. A jeżeli chodzi o Cape'a, tutaj na dzień dobry nie ma tworzenia własnej postaci i chyba wydaje mi się, że nie będzie, ale to tyle tytułem wprowadzenia. Powiedzmy parę słów o tym kto i co, więc gramy jednym z predefiniowanych superbohaterów, których mamy dostępnych. Niektórzy tworzą kryształy i są takimi bardziej tankami, inni potrafią znikać w jednych miejscach, pojawiać się w innych, robiąc backstaby i przeskakując ponownie. Jeszcze są lewitujący goście, którzy lewitują też różnymi rzeczami naokoło i nimi ciskają na lewo, na prawo, czyli jest to klasyk. Fabularnie powiedziałbym, że idziemy w stronę bardzo mocno X-Menów. Wielokrotnie w historii X-Menowych serii komiksowych było tak, że oni byli tymi prześladowanymi, zresztą to jest motyw główny i przewodni, jeżeli o X-Menów chodzi, więc poznawaliśmy nowych bohaterów, których trzeba było uratować przed jakimś tam złem, byli wcielani do drużyny i próbowali potem sprawić, by świat był lepszy, ewentualnie przynajmniej przeżyć. I tutaj jest podobnie, gramy jako jedna z wielu obdarzonych supermocami postaci w świecie, gdzie bohaterowie wcześniej już przegrali, czyli jakby superbohaterów nie ma, zostali rozbici, są raczej super źli i wielkie korporacje. No i właściwie jedna wielka korporacja wszystkich tutaj trzyma za mordę, strasznie dwulicowe korpo, może będzie później twist fabularny z dema, nie da się jeszcze wyczuć, aczkolwiek wydaje mi się, że podwaliny fabularne do tego są, czyli my pod wodzą jednego bardzo takiego też dziwnego gostka próbujemy przeciwstawić się złej korporacji i wyjść z tego wszystkiego bez szwanku. Zapowiada się bardzo ładnie, zapowiada się bardzo przyjemnie. Jak już przy tym temacie jesteśmy, to warto powiedzieć o grafice. Jest estetyczna, jest trójwymiarowa i jest widok ukośny z góry. Modele może nie są jakoś najbardziej skomplikowane i rozbudowane, ale są takie bufiaste i bardzo ostro ciosane, co sprawia, że przy tym ułożeniu kamery łatwo jest rozpoznać kto, gdzie, co i jak to działa. Tak samo jak macie taki League of Legends, tam postacie nie mają zbyt wielu detali blisko siebie, bo ma ich być z dużego dystansu łatwo rozpoznać, kto jest kim i co robi i do czego można daną postać użyć, więc tutaj jest podobnie, a właściwie bardzo podobnie i prostota grafiki jest jednym z elementów na plus. Moim zdaniem dałoby się z tego wyciągnąć więcej efektów, albo mogłaby być stylówka troszkę bardziej podkręcona, mimo to źle nie jest, z mojej perspektywy jest dobrze, ja lubię tego typu klimaty, jest bardzo komiksowy, uwielbiam komiks, mam kolekcję komiksów, teraz nawet kolekcję mangi mam przez was swoją drogą, żeby nie było, więc jest na tak. Jeżeli chodzi o muzykę, jest okej, nie ma się do czego przyczepić za bardzo, przynajmniej w demie było tak znośnie. Jeżeli chodzi o sterowanie, to jest klasyk, klawiatura i myszka, jak najbardziej na padzie bym raczej nie polecał grać, przy czym warto zauważyć, że ta gra ma troszkę bardziej swobodne sterowanie, którego na początku trudno wyczuć, szczególnie jeżeli grało się w ten wspomniany Homicidal All Stars albo Hard Westa. Jeżeli grało się w X-Comy, tam zazwyczaj jest ten sam schemat sterowania, on tutaj jest troszkę zmieniony. Niekoniecznie jestem przekonany, czy na plus, to znaczy na pewno nie jest gorzej, ale też nie wydaje mi się, żeby gra jakoś wybitnie zyskiwała na lekko zmienionym systemie sterowania. Jest sporo możliwości naszych postaci, bohaterowie mają różne zdolności, mają różne ulty, które można wykorzystać w rozgrywce, więc bardzo przyjemnie się w to pyka, właśnie, bardzo przyjemnie się w to pyka. Grywalność jest na tak, mamy co prawda niezbyt dużo w tym demie do grania, zresztą podobnie jak we wspominanym polskim Homicidal All Stars, ale jest to na tyle dużo, żeby dało się rozpoznać co, gdzie i jak może nas wciągnąć w ten produkt. Więc jak szukacie czegoś o superbohaterach i chcielibyście pograć w coś dobrego w przeciwieństwie do Gotham Knights, które to właśnie wyszło z mojej perspektywy, jak mówię. Znaczy, przynajmniej streamerzy dostali to do łapek i ja. To ta gra zapowiada się dobrze, w przeciwieństwie do Gotham Knightsów, ale okej. Nie wydaje mi się, żeby to był najmocniejszy zbliżający się ala X-COMowy tytuł w najbliższym czasie, ale wydaje mi się, że stylówka plus fakt, że jest z superbohaterami, może pozwolić mu się spokojnie utrzymać na rynku, za co też trzymam kciuki, bo mi się w ten produkt przyjemnie grało. Macie chwilę bez mojego monologu? Mając to za sobą, chciałbym wam powiedzieć, że gierka jest bardzo przyjemna, bardzo fajna do grania. Z tego co rozumiem, demo powinno być jeszcze aktywne, bo ten odcinek powstawał, kiedy już większość demówek przestała funkcjonować, a to demo dalej działa, więc jest link do niego na dole w przypiętym komentarzu. Jeżeli nie działa, to przepraszam, ale lećcie przetestować, bo jeżeli działa, to możecie na własnej skórze poczuć, czy to jest klimat dla was, czy to jest gierka, która wam podejdzie, czy też może niekoniecznie. Miłego, do następnego i hej! No, jakoś tak... Szczerze powiedziawszy, brakuje mi Freedom Force'a, żeby wyszedł Freedom Force na dzisiejsze czasy, z dzisiejszą grafiką, z dzisiejszymi bajerami. Po prostu wszystko, co było we Freedom Force'ie, przerzucić na dzisiejsze możliwości sprzętu i gierka sprzedawałaby się fantastycznie.